Panie i panowie, w dzisiejszym materiale BMW 8 serii Competition, ale w pakiecie Panhard! Mega głośny samochód, ale równie ciekawe auto i równie ciekawa właścicielka. To już! I w dzisiejszym materiale poznacie również właścicielkę Sylwia Peretti w całej gazości i jej auto BMW 8 serii. No i nie zapuszczali, zdecydowanie. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five! Sylwia, czym ty tutaj do nas dzisiaj przyjechałaś? Co to za samochód? M8. Czym przyjechałaś? Przepraszam? Lucyferem. Czemu Lucyferem? Lucyferką już teraz. A, to długa historia, na razie jest zimno, więc opowiem ci o tym, jak już wejdziemy do środka. Okej. W pełnym pakiecie, nie tylko wizualnym, ale również intercooler, wydech, wszystkie smaczki, koła. Wszystko jest bezpośrednio od Manharta. Jaką mocą legitymuje się teraz? 825, samo. Ponad 1025 czy 1050 Nm. Tyle miało być w teorii, wiem, że jest więcej, natomiast nie ukrywam, że jeszcze nie zdążyłam i sprawdzić. Mówisz o hamowni? Nie schamowałaś tego auta? No to jak będziesz jechała, no to ja się piszę razem z tobą. No zapraszam. Jeśli moglibyśmy przejść dookoła, pokazać widzom, no bo to jest bardzo ciekawe autko. Własna mynia, super, jednoosobowa. Karbonowo-ceramiczne hamulce. Tak. To jest... Nie wyobrażam sobie nic innego w tego typu autach. Oprócz tego dołożone widzę dokładki karbonowe. Progi? Tak, wydech cały zrobiony nowy, z karbonowy, włókno oczywiście, leciutki. I przepiękny, no zobaczcie jak to wygląda. Więc wszystko jest tak jak ma być. Zobaczcie, elementy karbonu aż wypływają, wy kochacie słowo karbon u mnie w programie, bo mam przyjemność pokazywać wam takie samochody, które mają tego karbonu bardzo dużo. I tutaj również lotka, progi, dokładki, wloty, lusterka, również dach jest karbonowy. Dach jest cały karbonowy. Oj, a tu co? Odejdź, uwierzysz, że wczoraj? Ale już zamówiłam nowy, więc ten będzie jako. O, szkoda, ale samochód jest... 3 cm jest niższy od standardowego na polskie realia. Jak widać właśnie, ale samochód jest przecudowny. Czy ja mogę cię poprosić jeszcze o otworzenie maski? Oczywiście. Pakiet Manhart był również czarno-złoty, z tego co pamiętam. I tutaj taka mała niespodzianeczka. O kurde. Dokupiony też karbon. Karbonowy, tak. Osłona silnika karbonowa. No stwierdziłam, że nie tylko to co widoczne dla oczu, ale wnętrze też musi... Zresztą najważniejsze w sumie. Seryjnie ten samochód ma 625 koni, z racji tego, że to jest wersja Competition. Ale tutaj dołożone kolejne 200. No bo Sylwii było mało. Sylwii zawsze jest mało. Sylwia nie lubi nudnych samochodów i pomyślała, że zwykła M8 Competition jest nudna. Pokażę wam start silnika, jak Sylwia odpala machinę. Bo odpala się też bardzo fajnie. I to bez gazu, bez dodawania gazu. Słuchajcie. Ja pierdzielę, to jest za głośno. Głośne, żeby tu stać! Naprawdę, petarda. My już w bolidzie. W Lucyferze. Właśnie, czemu tak akurat nazywasz? Po prostu tak wpadło, czy...? Nie no, mnie każdy samochód ma swoje imię, a z Lucyferem to była taka transowa trochę historia. Jak ją zamówiłam, to cały czas mówiłam, że jadę po Lucynę. Odebrałam Lucynę, no ładne, no ale zwykłe M8, takie zwykłe M8, to nie w Competition. Ale wiedziałam już, że tam wrzucę Manharta. Jak odebrałam Manhattan, to przecież kurde, to auto nie może być lucynką. Spokojnie mogę cię też określić już oficjalnie mianem nowej, najszybszej bizneswoman w Polsce, no bo 2,6 do setki to jest mega. A propos tego, co wspomniałem, bizneswoman, czym się zajmuje Sylwia Peretti na co dzień? Oprócz występami w Królowych Życia, bo z tego też niektórzy widzowie cię na pewno kojarzą. Znaczy przede wszystkim jestem królową własnego życia, niezależnie od programu. Po przejściach królową, ale wiesz, poprawiłam koronę i zasuwam dalej. Prowadzę z narzeczonym firmę, wydobywamy bomby, niewybuchy, skanujemy różne tereny, oczyszczamy je. Na ten moment prowadzimy bardzo poważny, gruby projekt wydobycia niewybuchów
z Morza Bałtyckiego, a w niedługiej przyszłości również ruszamy z projektem wydobycia broni chemicznej, oczywiście wraz z utylizacją również z naszego Bałtyku. Temat jest bardzo poważny, bardzo ciężki, bardzo mało się o nim mówi, o ile w ogóle. No właśnie, bardzo interesujący jest i nietypowy. Tak, niestety. Czemu akurat taki biznes? Znaczy wiesz co, to jest rodzinny, konik, czy? Nie, absolutnie, to jest konik Łukasza, on to jest w ogóle jego projekt, jego mózg. Ja przez 6 lat, kiedy z nim jestem, już kumam to na tyle, że mu pomagam w firmie. Jeżeli tak naprawdę nic się nie zrobi z tym problemem, to z Morza Bałtyckiego zrobi się morze martwe i wszystko, co w nim żyje, zniknie. Ale to myślę, że jest taki temat rzeka, że raczej nie na ten moment. Więc, ale to jest mega ciekawe. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, teraz ruszam z nowym projektem Peretti House Development. Będę budować różne nieruchomości. Super. A oprócz tego być może niedługo Ty będziesz moim gościem, ponieważ ruszam ze swoim kanałem. Poważnie? Czelem Peretti. A teraz wysiądę i pokażę Wam coś, czego nie mogło zabraknąć w tym materiale. Czyli Manhart latający bokiem. Manhart w naturalnym środowisku. Takich perfum używa Sylwia Peretti. Przepięknie. Niezła chmurka. Pogoda w Warszawie drastycznie się zmieniła. Czemu akurat Manhart? To znaczy, to był plan od razu, od początku? Spontaniczna decyzja, czy nie wiem? W ogóle czemu M8? A czemu sobie zrobiłam cycki, a nie jestem standardowa? No, no nie wiem, bo ty mi powiedz. No bo nie wiem. Ja nie mam cycków zrobionych. A ja mam i mam Mantharta, bo wiesz, dla mnie jak coś jest standardowe, znaczy wiesz, no jeżeli bym miała, nie wiem, pistę, to bym nic tam jej nie tykała, bo ona jest piękna sama w sobie. Ale M8, ja, broń Boże, nie mówię, że nie jest fajne. Ale brakowało ale może być mi lepsze, tego rozumiem. Czegoś, co ma teraz, no nie? A jakie były twoje auta w przeszłości? To znaczy, to jest twoje najmocniejsze auto? Czy tak, czy to jest to jest na pewno najszybsze auto. Najmocniejszy też. No wcześniej miałam Henryka. C63S w wersji Edition One. Moja największa miłość do tej pory. Nie dziwię się. Nie mogę powiedzieć o tym, że Lucifer jest, że go przebije, bo zrobiłam nim dopiero 6000 km. Trafiłam na zimę, gdzie stał w garażu, bo mi po prostu było szkoda, żeby ktoś wydzwonił we mnie. Jeżdżę elektrykiem na co dzień. Mercedes EQC. EQC, dokładnie. Petarda po Krakowie, bus, pasy, parkingi. A później kurwa tym jadę i wszędzie mam mandaty, bo zapominam kupić bileciku. Ja mam jeszcze Romana. A kim jest Roman? Kolejny twój kochanek, rozumiem. Tak, takich kochanków mogę mieć. Miałam R8 V10 w plusie. Nuda. Jeszcze jaka raz. Nuda? Tragedia. Jeżdżący naleźnik. Tuż przed nagraniem pokazałaś mi jedną bardzo charakterystyczną cechę na twoim ciele. I bynajmniej nie mówię to o cyckach. Pokazałaś mi swoje prawe przedramię. Tak. To jest, nie wiem czy widzowie ujrzą, to jest BMW 30 na BBS-ie. Tak, dokładnie. To jest twój samochód z przeszłości? Pierwszy samochód, do jakiego wsiadam po zrobieniu prawa jazdy, była E30. Wiesz, no większość ludzi mnie za to zlinczuje, że to zrobiłam, ale wsadziłam tam 2JZ. Czyli ten samochód istnieje, to nie jest przeszłość. Nie, ja go odbieram za 2 tygodnie. Ja nie wierzę, to już... Jest oklejony Warsteinerem, czy jak to się tam mówi, Warsteiner, nie wiem. Nigdy tego nie umiem czytać i zawsze robię byki, więc nawet wolę... Warsteina! No to niech będzie. Wolę ja też nie wiem. Wolę francuski niż niemiecki. Okej. Okay. W każdym razie jest... Nie widać. W każdym razie jest klatka, jest 2JZ, jest podtlenek. Później miałam E46 przed liftem. Później E46 po lifcie, później E34, E90. E90 to było jedno wielkie nieporozumienie, bo miałam je w koksio, znaczy w sensie diesel, na 4 buty. Daj spokój. Rozjebałam skrzynię. Czyli jesteś, kurde, taką motocholiczką, pełną parą. No bo masz bardzo bardzo obfitą przeszłość. Motoryzacyjną. Nie mówię o innych. Ona wyszła bańkę 100 czy bańkę 200 w sumie. Ten samochód kosztuje 1 200 000. No kurwa, mam ci pokazać konfigurację i fakturę z Manhartem? Tutaj możesz zmienić tryb, ja ci już zmienię. Czemu ty mi się wpierdalasz kurwa przed tym? Roczki nie gdzie trzeba. To jest przepiękne. Tu już zwalniamy. No. Co ty, muszę cię tutaj przyhamować.
O kuźwa! Jeszcze raz. Zwalniaj, pali, kochana. Gdzie teraz? Nie wiem, czekaj, stop. Teraz chcieliśmy wam pokazać, jak przyspiesza w rzeczywistości BMW M8 Manhard. Zobaczcie, ogień! I już go nie ma. Niesamowita prezencja i niesamowity dźwięk. Ja dawno nie słyszałem takiego wydechu. Ja dawno nie słyszałem. Posłuchajmy go jeszcze raz. To jest świrnie samochód. Bestia. Sylwia nazywa go Lucyfer i teraz już wiem dlaczego. Nie no, to jest genialny samochód naprawdę. Czemu stoimy? Chciałeś poczuć tą przyjemność. Dobra, zanim się rozmyślisz, to już trzeba atakować. Okej. Okay. Cześć Lucyfko, Lucyferko. Ważne, że nie Tak. Boże, jak ja się dziwnie czuję z tej strony. Matko Boska, już mam gęsią skórkę. Patrz, jak się denerwuję, zobacz. Poważnie? No zobacz. Ale aż tak? No, jestem, ja w ogóle to jest masakra. To tak jakbym widziała teraz kobietę na moim facecie, zajebać mam ochotę. Aż tak? No. No to muszę uważać podwójnie. Musisz. Ja jebie, ja może wyjdę. No dobra. O kurde! Mi telefon wypadł od tego, mimo że miałem go w tej kieszeni. Jąkasz. Posłuchajmy tego. Słuchaj, z zawodu jesteśmy szczelaczami z dupy. I na jedynkę. Nie no, genialnie, ale sorry Sylwia, ty zostajesz na tym fotelu pasażera jeszcze raz. No dobra. Dasz mi chociaż jedno jeszcze przyspieszenie, błagam. Nie, słuchaj, ja zawsze lubię dwa razy. Zawstydzasz mnie. Dobrze. Jak to brzmi? O! Niesamowite. To co, ja też chcę dwa razy. No, słuchaj, sama nie będę. O Jezus. Ja pierdzielę. Dobra, hamuję. Nie, to jest... Ale to jest niebezpieczne auto. To jest... Niebezpieczna kobieta to niebezpieczny samochód. Nie, to jest... kurde. Możesz jeszcze raz. Ja nie mogę przestać, słuchaj, jak zaczynam nią jeździć, to kurwa nie, końca nie ma. To jest niesamowite, bo... radości. Bo to jest bardzo komfortowe auto, to jest limuzyna, ale to jest takie, że... To jest zdradliwe, bo ono ma tyle mocy, że mimo w napędzie na 4... Patrz, co się dzieje, mogę się skórkę. Ja chyba podobnie. Dobra, jedziemy. Pierdziele! Co tu się dzieje? Redukcja! Wróćmy do tematu królowych życia. To jest twój biznes? To jest twoja kariera zawodowa, czy tylko i wyłącznie medialna? Ale absolutnie. To jest tylko zabawa, czy... Nie, no dla mnie to jest tylko i wyłącznie przygoda. Nie ukrywam, że nawet na początku byłam, nie że przeciwna, ale zdystansowana do propozycji udziałów królowych. Natomiast Łukasz naprawdę mnie do tego namówił. Dlaczego zdecydowałam się na Królowe Życia? Ponieważ po pierwsze, jest to całkiem fajny program, który według mnie jest po ciężkim dniu fajnie go wrzucić i po prostu się zresetować. Mhm. Po drugie, uważam się za królową własnego życia, jakie by ono nie było. Po trzecie, nie mogłabym iść do innego programu typu Dama i Wieśniaczka, bo musieliby stworzyć program specjalnie dla mnie, Dama i Wieśniaczka w jednym. Nie da się tego podzielić. A królowa, no każda z was jest królową własnego życia, tylko nie każda kobieta ma tego świadomość. Nie żałuję, absolutnie nie żałuję, że wzięłam udział, chociaż dopadł mi nieziemski hejt na początku, ale takie czasy. Pożyczasz samochody synowi? Nigdy. Ja nikomu nie daję samochodu. Mój młody ma jedną dużą wadę, że zamiast jechać faktycznie na tor się wybawić, to no niestety śmiga po mieście, no nie? Robi to, co ja kiedyś. I to jest zajebiście głupie, no bo mi prawko zabrali przy 98 punktach. Ilu? No, podchodzi do mnie
policjant. Co? Ja takie wały. Czekaj. Zrobiłam wały, wiesz? Zawsze jak mnie zatrzymywali gdzieś, to ja zamiast prawa jazdy dawałam dowód osobisty. I nie mieli jak mi tego prawka fizycznie wziąć. Ja już tam byłam, wiesz, na liście grubo, wiesz. Ale raz się pomyliłam i faktycznie dałam prawo jazdy. I podchodzi do mnie policjant i mówi: Pani Sylwia, nie wiem, czy pani współczuć, czy gratulować. A ja tak się na niego patrzę, mówię, ale o co chodzi? O co panu chodzi? Współczuję, że muszę pani zabrać prawo jazdy. Natomiast pogratuluję, że jest pani w czołówce, ponieważ gdyby miała pani jeszcze dwa punkciki, to byłaby taka ładna seteczka. Ja mówię, jaka seteczka? Jeszcze ja do chłopa mówię, ale ja nie piję, jak prowadzę. No i że 100 punktów. Ja mówię, ile? Ja no muszę wam to pokazać jeszcze raz. Poprosimy. O, przy tej redukcji. Nie. Niesamowity wydech. Wow, moje kręgi szyjne. Żartuję, ale wyrywa naprawdę. Ale widzę, że jak trzeba pojechać 50 na godzinę, bo jest jakiś dziadek, co się wlecze. Właśnie. Okej. Okej. Czuję się jak w filmie Taxi. Słychać tylko jeden samochód. Niesamowite. I ty tak na co dzień jeździsz? Ten EQC biedny to jest masakra, ten elektryk. Słuchaj, elektryk ma ponad 400 koni. Teoretycznie ma 400, ale wiem, że ma więcej. Więc poza tym, że nie ma dźwięku, czyli ja wolę mieć mniej mocy, ale mieć dźwięk, wiesz? A to ma wszystko. To ma wszystko. Ja nic więcej nie potrzebuję. Ja sobie ją myrdany, kurde. O, to ja mówię, że ją merda ma to awaryjny włącza. O co chodzi? Jedziemy włącza. Normalnie, a tu wiesz, zbyt mocne hamowanie. I nie, tak jest. No, ona się podnieca, jak ją dotykam. Tak? No, ja też. I tak. Witaj w programie High Five. Zbliżamy się już do parkingu, gdzie się spotkaliśmy z Sylwią. Dlatego muszę niestety z płaczem odpinam pasy. Samochód jest petarda. Sylwia, dziękuję ci bardzo. Masz coś do dodania na sam koniec materiału? Chaos, rozpierdol. Było mi miło. Poznaliście właśnie Sylwię Peretti. Dziękuję bardzo, Sylwia, za nagranie. Wam dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych świetnych materiałów z takimi albo równie fajnymi samochodami. Chociaż ciężko będziecie przebić. Kurczę, ciężko nie, przebić Manhart. Lecę, bo mi zimno. Trzymaj się. Buźka i do następnego. Cześć.